Wieża Siedlecka, pogranicze Gosiałkowicko-Pszczyńskie. Nie wiem, czy mnie tam będzie słychać, bo wieje. Staro druga, tak, na starych mapach jest Pruski jeszcze. Zresztą te dymby też, no. Tu był nasyp kolejowy. Już glajzów nie ma, ale tu było stare torowisko, tak. Pewnie już je ukradli albo coś. Ciekawe, czy by tutaj przejechał. No raczej po tych krzoczkach to tam by się nie brał. To tak, za miesiąc to może ja, ale... Jeszcze kiedyś tu były szyny, bo były. Nasyp... Normalnie na drodze, ale nasypali chyba kamienio i zasypali. No, ale to jak na drodze, to musiały być betuny przecież. Były betuny. Były. Jak na przejeździe, nie? Były. Prowadziło do tej betoniarni. Tak, do betoniarni. To była bocznica. Bocznica kolejowo do betoniarni. Zajedzie do Pszczyny, tak. Ale to... Tak, tak, tak. Zgadza się. I Szymon tam windy naprawił. Mój kolega ze szkoły. Pozdrawiamy. A dzisiaj jest bardzo ciepło, niedziela. 11 października. 2021, Dzień Papieski. Dzisiaj przypadł. Dzień Papieski. Wiem, no i miałam tam tylko być. Ale cykliści nie zorganizowali rajdy. Co? Bo się boją pandemii. Ja tam miałam dzisiaj dzień Papieski. Pociecha miałam. Na groniu Jana Pawła II na pewno jest dzisiaj dusza, zresztą co roku jest, bez względu na warunki. Pytanie tylko, czy faktycznie się ona odbywa. A jak ja tu dawno nie jechał. Pytanie, czy tam msza się odbywa, bo przy tej pandemii to wszystko możliwe, że... Może i nie być nawet, albo być tutaj w kościele, w Rzykach, koło Andrychowa. Miałem tam być już w tym roku, była tam rajza nawet. Niestety moje koło, mój rower odmówiło posłuszeństwa i tutaj mamy troszeczkę problem. Ale jedyne wyjście to jest po tym przejechać. Bo tu jest kamień, a raczej bruk stary. Co pewnie jeszcze książę Pszczyński go kłot, bo to na to wygląda. Ale fajna alejka. Może jakby to troszkę równiejsze było, to by było lepiej, ale... Nie wymagajmy za dużo. No, te warunki, które już są, myślę tak 2-3 tygodnie i wracam temat rusko-austriackich słupków i nie tylko. A jeśli chodzi o słupki, to właśnie tutaj coś mamy. To tu coś jest i pytanie jest, co to jest. Dawny nasyp. Raczej nie, bo to tu jedno do tego pola. Ale to są współczesne słupy graniczne. Prawdopodobnie między Pszczyną a Goczałkowicami. I co ciekawe, tak jak bushcraft wygodał, ten słupek leśny, no, jest ustawiony pod w kształcie tak jakby równoległo boku. No. Czyli tamten kąt wskazuje na prawo, to jest południe i to by się zgadzało. Południe, północ,
Słoty Zachód. Tu jest super graniczny działki chyba. Działki, tak. Podejrzewam. Ale widzisz, on też taki grubawy jest od spodu. Ale to jest zwykły słupek. To jest beton, nie? Nie, to nie jest beton, to jest kamienia. Tam coś widać dalej. To jest kamienia. Myślisz? Ociosane. To nie jest beton, to nie wygląda na beton. Jakiś bike atelier, serwis, sklep rowerowy, o którym Rzech nie słyszał nigdy, ale teraz Rzech już się dowiedział. Jakie firmy tu są? N-Bike, Pukki, Maxis, Priton, CST, Shimano, Sportful, Endura, Prologio, NW, Uwex. Uwex to gogle robią. Topek King, Crosso. A, Crosso to moje sakwy. Crosso. Tu masz na imię. Chyba jest na imię. Samo osobowe. Części, odzież, dobrze wiedzieć. Bardzo dobrze wiedzieć. Byłam ostatnio w tym sklepie i to zauważyłam. Że serwis jest, to mamy kolejny punkt zaczepienia. Ale tam jest nawet taki wielki billboard. I Pszczyna, rejon dawnego wiaduktu. I zobaczcie, co te gnoje tu porobiły. Jaki tu jest syf. Matko jedyna. Pijacyska, co ma te? Centrum przesiadkowe w Pszczynie, a tam po lewej stronie jest parking rowerowy, nawet zadaszony. I tak się wydarzyło po przejęciu dworca kolejowego, czyli zwanego Bahnhofem, przez miasto. Został wyremontowany elegancko zresztą. I też miejsce przyjazne rowerzystom. Tak, jak najbardziej. Tu jest jeden parking, tam jest drugi. I tam jeszcze jest trzeci. I tu jest też dworzec autobusowy. I parking do aut. Czyli po prostu centrum przesiadkowe pełną gębą. Czechowice się tracą w porównaniu z tym. Wiele razy należy powiedzieć, że Czechowice powinny brać przykład ze Pszczyny. I to pod względem ogólnym i pod względem infrastruktury rowerowej też. Pszczyna, czy gmina Pawłowice, czy żelazny szlak rowerowy. Nie mają sobie równych. Ćwiklice. Zeskalimy dodatkowy ogień. Grochówka, tutaj mnie zjedli. Całkowicie przypadkowo znaleziony geszef, taki wojskowo-grochowa, ale bardzo dobro. Hanysy przyjechały z Wodzisławskiego powiatu i też to powiedziały. Raczej tą główną drogą to mi się to nie uśmiecha. Tą główną drogą to mi się to nie uśmiecha. A tu je wzbudzano. Sygnalizacja. Więc trzeba ją pobudzić.
tylko Jasia pasuje. Ja jadę szlakiem więźniów, nie? No. No to jak się tylko będzie dało. Jadymy, a raczej idziemy. Kurde, no, to nie dla. Tam prawdopodobnie jakiś trakt pieszo-rowerowy powstaje. No, raczej. Blazło tu do śmierci. Ale tu też jest wężenie, to też jakiś raz, też jadłem. Pytanie? No to za słupek. Jest jakiś słupek, ale nowiutki. Pomnik. Jan Chrobak. Polek 18 sierpnia 1940. Którego? Kurczę, ale tak napisane, że ku wiecznej. No nie idzie tego za bardzo odczytać. Pamięci powstańców poległych. Walka o wolność ziemi śląskiej. Wolność ziemi śląskiej. Ale to 1920 jest. 1920 to jest 18 sierpnia, no to wiadomo co to jest. To jest drugie powstanie śląskie. Tego tu nie było. To jest drugie powstanie śląskie. Jan Chrobak, Polek, 18 sierpnia 1920 ku wiecznej pamięci powstańców poległych w walkach o wolność ziemi śląskiej. To jest szlak ewakuacji więźniów Oświęcimia. Marsz śmierci tutaj się odbywał. Pojawiły się tablice przy pomniku. Ale tu nie było. Tych tablic tu nie było. Ale to była bitwa pod Pszczyną, tak. Tak, pierwszy dnia września. Pierwszy dnia września 39. Pierwsze dni wojny. Generalnie rzecz biorąc, grupa operacyjna Bielsko to było. Tutaj. Gdzie to jest? Obrona Pszczyny. Pod Rajskim. Aha, jest tam taki pomnik. Zgadza się. Te czerwone to było chyba natarcie niemieckie. Branica. Aha, no. To było natarcie niemieckie, a te niebieskie to było polskie. Obrona. Obrona. Brzeźce, Wisła Wielka i tu mamy ten teren, to jest teren Zalewu Goczałkowickiego, tu droga prowadziła z Zabrzega do Wisły Wielki przez Zarzecze. Bitwa pod Pszczyną, tak była taka. Polskie czołgi, tankietka. No właśnie, i to też było coś, co przesądziło o wyniku tych bitew we wrześniu, kampanii wrześniowej. Dużo tych bunkrów, tych schronów tutaj jest w okolicy. Armia Kraków, tak. Właśnie. I tu widzimy sytuację właśnie Polski w wyniku wybuchu wojny. Wojna obronna Polski w 1939 roku. No niestety. Z trzech stron atak przyszedł. Tutaj ze strony zachodniej, ze strony Rzeszy, ze strony Prus, w zasadzie z czterech. I tu od Związku Radzieckiego i ze Słowacji, o czym też mało kto pamięta. Tak, tak, obrona śląska, można poczytać. Takich obiektów tutaj w okolicy jest całe mnóstwo, zwłaszcza w rejonie Bielska. Miejscu tym
W bohaterskiej, lecz nierównej walce z najeźdźcą niemieckim zginęło we wrześniu 1939 roku 217 żołnierzy polskich. Wieczna pamięć o bohaterach poległych na polu chwały. I krzyż z brzozy zrobiony. No z pewnością, na pewno nie z tamtych czasów ten krzyż, bo raczej by pewnie tak długo nie wytrzymał. Ale najprawdopodobniej tak też ten krzyż wyglądał od samych tamtych czasów. A my są przy szlaku ewakuacji więźniów oświęcimskich. Tutaj odbywał się Marsz Śmierci. Tak, to jest ten niebieski szlak tutaj. Szlak ewakuacji więźniów Oświęcimia. Mamy wyjazdę. No takich gości na trasie to raczej nie chcę. Lasy to nie jest miejsce do takich wyjazdów. Tu ma być spokój, a nie jakieś krosuwy. Ja też nie ustąpię. To nie jest miejsce na taki coś. W lesie ma być spokój. Rowerem to można jechać, bo rower nie robi żadnego hałasu. I spalin nie robi. Spalin też nie ma. Nie ma butlu, jak to się po śląsku mówi. Ale krosuwa absolutnie. Miedźno. Bez wątpienia mamy obiekt godny pokazania. Prawdopodobnie się nie da do niego wleźć. Jeśli by była taka możliwość, to można by było spróbować wleźć tam. No ale właśnie o tym myślę. Bo to jest dość duży obiekt. Sakralny kościół w Miedźnej z XVII wieku. Przede wszystkim jest bardzo duży. Soborowy, ambona, wszystko. Ale ładnie. Tak, bez wątpienia kościół w Miedźnej. 300 lat, 1721-2021. No to jest piękny jubileusz. No. Ale kościół jest rzeczywiście duży. Kryty gontem. Nie lada wyczyn było zrobić te wieże. Zresztą obydwie. I dzwon na pewno jest. Tam jest mały dzwonek. A tam mały i duży. Duży. Tam jest ołtarz. Stare groby pewnie też są jakieś. Pewnie tak. No jeszcze trochę i będzie Wszystkich Świętych, nie? I jeszcze sumy w Miedźnej, tu jest jeszcze z czasów pruskich grup. Organista Karol Nieradzik. I też jest Eugen Nieradzik. 1910 roku umarł, czyli jeszcze z czasów pruskich.
Stanisław Gruszka, organista w Miedźnie w latach 47-2013. Bardzo długo był organistą. Odznaczony papieskim orderem Pro Ecclesia et Pontifice. No proszę. Tutaj są groby proboszczów. Tam też są organistki. Proboszcz tamten jest z XIX wieku. Miedźna Zbigniew Gamza. Gamża. Gamża, no. Tamten, Maria, tam są groby, Maria Moi, groby jeszcze z dawnych czasów. Maria Moi, Oskar Moi, ksiądz proboszcz. A tutaj jest jeszcze staropłyta napisana w języku łacińskim. Płyta nagrobna księdza Karola Bergzel, proboszcza miedziańskiego w latach 1795-1842. Jest napisane tutaj po łacinie. Prawdopodobnie to jest to samo, co na tym tutaj. No. Ten sam napis przetłumaczony po prostu. Ksiądz proboszcz Stanisław Czerwionka w 93 roku umarł. Proboszcz Miedźnej. No dużo tych proboszczów. Zresztą no, ksiądz dziekan Józef Okręt. Dużo tych proboszczów, no bo też 300 lat kościół, no to Jan Kuncz. Stare groby, stare płyty. Krzyże Wojciech Wojciech. XIX wieku. Czyżby było imię i nazwisko takie same, no to... Chyba tak, bo to jest Agnieszka Wojciech. Jadwiga Wojciech, Józef Wojciech, Franciszka Wojciech. Boże, błogosław wszystkim. Jan Kunz. Kunz. Dobrze? Czy Kunz? Już nie chcę tutaj przekręcać. Kucz. W 41 roku umarł. Więc duże prawdopodobieństwo, że nie była to śmierć naturalna. Jest duży grobowiec Wojciechówna. A my na... Patrzcie, którzy cierpicie, jeśli jesteście. Coś tam czy już nieczytelne. Do renowacji. Duży grobowiec. No dobra. Czyli tu jest ta pierwsza. Jest kawał historii. Najstarsza. Bez wątpienia kawał historii. No. No, ale 300 lat. To jest kawał historii. Okna raczej 300 lat nie będą miały, ale sama budowla tego kościoła, tak, z pewnością. Kościół w miejscowości Góra. To są dzieci. Tak, bardzo słuszna uwaga też, do domu Bożego wejść w godnym stroju. Tak, telefony komórkowe, aparaty niewskazane. Co prawda ja filmuję w kościołach, ale zawsze to jest z poszanowaniem do tego miejsca. Dzwonnica jest osobno. Matka Bosko. Tu spoczywa w panu ksiądz Erwin Mucha, proboszcz. Ksiądz Bolesław Rozmus. Tak, Rozmus. I tu jest tył właśnie ołtarza. I co ciekawe, znowu mamy krzyż.
tamtym kościele też tak był krzyż na zewnątrz i jeszcze była korona cierniowo, tutaj jej nie ma. Krzyż z brzozy. Oczywiście, tego typu obiekty jak najbardziej godne odwiedzenia w celach oczywiście religijnych, ale też jak ktoś się interesuje taką architekturą, no to nie widzę problemu. Krużganki. Ja. Kościół Świętej Barbary w miejscowości Góra. I tutaj mamy szlak właśnie architektury drewnianej w województwie śląskim. Tak, Kościół Świętego Marcina Cichlica, Kościół Świętego Jana Chrzciciela w Grzawie. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, Świętego Klemensa, papieża w Miedźnej, tam był ten poprzedni, co my go pokazali. Kościół Świętego Mikołaja w Łące i Świętego Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej. Trzeba by było kiedy ta kolejza zrobić i wszystkie te kościoły odwiedzić. W górze to potem już są, niedaleko są Brzeszcze i Oświęcim. No tu jest dużo tych kościołów, w ogóle tu na Śląsku jest, tu na Śląsku i na Śląsku Cieszyńskim sporo takich kościołów. I dobrze. To jest kościół drewniany w miejscowości Góra. Góra. Nie było na tym jeszcze. Tak, to są Brzeszcze. Tutaj jest barak, który jest pozostałością, obiekt zabytkowy zresztą, pozostałością po pod obozie. Budynek wraz z terenem pod opieką fundacji pobliskie miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau. No pod obóz, tak. Obiekt zabytkowy. Zgadza się, to jest to miejsce. Obecnie park. Chłopy z młotem i łopatą. Ja. Gniotki, no. No. Widać, porządne chłopy. Tak, no to Brzeszcze. A jest ten szlak ewakuacji więźniów oświęcimskich. Kiosk ruchu. O, już opuszczony też. No myślę, no gmina Brzeszcze też tutaj jakieś trasy swoje rowerowe zrobiła. Jeszcze na rowerze, jakieś miejsca pamięci. Właśnie jademy tym szlakiem, miejsca pamięci. Oznakowanie bardzo podobne do WTR. Tutaj mamy jakieś iglejzy na grubach, na kopalniach.
Zresztą oczywiście teraz by trzeba było pojrzeć, jak ten szlak jest niedokończony. Prawdopodobnie to było budowane przez więźniów. Ale dosyć duży obiekt to musiał być. Potężny. Bocznice kolejowe tutaj są. Pedali są czeszcze oczywiście. Na kopalnia. Na gruba. Szlak powinien iść w prawo. Tak, no. Nie, na słupie. No i teraz by szedł w lewo, nie? Jest. Jeszcze na rowerze. Jest niebieski szlak. No. Cudni, no. Taką aleja. Jest szlak na słupie. Asfalt niedawno robiony. Idą torowiska. Torowiska z kopalni. Żadnej trakcji tu nie widać. Brzeż, mamy nie lada przeprawę. Taki oto chodniczek jednotuje. Jedzie się przez las. Mam nadzieję, że ten chodniczek się nie skończy. Dać pozór. Znakowania tutaj za bardzo nie ma. Tam było na drzewie jednym, ale tu troszkę ciężko sprawa. Będę musiał poczekać na nią. Kurczę, co to tu jest? No to już tu mamy problem. Dość poważny problem. Prawdopodobnie kiedyś były jakieś mosty tutaj. Niestety nie ma mostu, a szlak jest z drugiej strony. I co teraz? Przez tak szkopa. Raczej tu nie przelezymy. Nie ma szans, to jest zbyt głęboko. To coś. To nie ma zacherski. Ha, ha, ha. A szlak jest z drugiej strony, na drzewie widoczny. I co teraz? Ryzykowna rzecz. Albo się skąpiemy, albo nie. Zacznijmy jeszcze może połumać. O kurde. O matko. Aha. Aha, tam trzeba jeszcze wyleć. I zleć. No to zrobiliśmy teleportację.
na drugą stronę. Był teleport jak pierun przez to coś. Generalnie rzecz biorąc, przeszliśmy pod tym i my się tak trzymali rękami do góry. I są my na drugiej stronie. Ale ciężko było jak dopiero. Idziemy dalej po teleportacji. Kurczę. Tam się po tym żelazcie nie dało jechać, trzeba było użyć teleportu. Ojo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 j
Jakieś ślady rowerzystów tu widzę. Ktoś tu jechał przed nami. Widziałeś tu jakiś duch. A dziki poryły też. Jedziemy dalej. Tam jest najtrudniejszy etap. Ale godzin wum. Teleport. Fajna sprawa. Żadne krzypoki nie są przeszkodą. Ten budynek to jest karna kompania więźniarek Auschwitz. W tym budynku mieściła się karna kompania więźniarek KL Auschwitz. Zginęły w niej Żydówki, Polki oraz więźniarki innych narodowości. W październiku 1942 roku wartownicy SS oraz niemieckie więźniarki funkcyjne bestialsko zamordowali około 90 więźniarek, głównie Żydówek francuskich. Cześć ich pamięci, a to już tłumaczy, czemu ta francuskofana tu je po prawej stronie. Ale zobaczcie, że kwiatki składali Poloki, a także i Niemcy. I też jest niemiecko stęga na wieńcu i niemiecki wieniec. Powinno tak być, jak najbardziej. Nie pamiętają, co ich naziści zrobili. Szlak ewakuacji więźniów oświęcimskich pokrywa się z widzianą trasą rowerową i z trasą Velo Metropolis. Jak my są fałki. A ulica zaciszna jest, no to faktycznie my są fałki. Ale tu pamiętam, że tu taka ulica była. Tu jest Urbex. Tu na chałupa. Jest szlak. Tu już jest 100 razy lepiej to pomalowane. A my są w pławach. Tak, no to szlak skręca tutaj w ten rejon. To już pławy są w zasadzie. I rama wjazdowa, zakaz parkowania. I sprawa jest taka, że już tu nie wlezymy. Kurna, wtedy jeszcze tu były dziury. Zrobili płot. Wejście już nie da. Na pewno jest zamknięte. No myślę, że tego miejsca nie trzeba przedstawiać. Tak, to niestety jest KL Auschwitz-Birkenau. Thank you.
No, ostatnio podobno baraki tutaj ktoś czarną farbą popisał. Jakieś antysemickie napisy. Cham i nic więcej. Chyba człowiek, który nie ma świadomości, co tutaj się stało. A stało się coś strasznego. To tu objadymy baraki. Jest ta zburzona część. Parking rodzinny. No. Tak, to już oświęci. Państwowe muzeum. To są chyba państwa, z których ludzie tutaj byli. Miasta. Aha. Jak to wygląda? Jak się to powiem. Wejście do muzeum. Odwiedzający, a tu jest kasa, co? Odwiedzający indywidualnie. Tutaj. Bo będzie tu można. Przechowalnia bagażu. Złoto zrobione. Tak specjalnie zrobione, żeby no ze względu. Ja tam nie będę szedł. Tam widać napis Arbeit macht frei. To jest obóz główny Auschwitz. Tutaj jest Oświęcim i jest mor. Miejsce obsługi rowerzystów. Co, działo? Nie wiem.
Wiślana trasa rowerowa. Już jadymy z Oświęcimia Wiślaną trasą rowerową. No bo też jak już widzicie, słońce jest niżej. 50 km już mamy przejechane, więc no nie jest to taki słaby wynik. Ona tam skręciła. Musimy zwolnić. Dobra. Brzezinka. I mamy tutaj Wiślaną trasę i Velometropolis, ale też mor. No, trochę dziwne, bo ten mor tutaj jest kawałek dalej, a tu jest na znakach przekreślony. Grajsko, jest kościół i też jakiś klasztor, zdaje się. Klasztor franciszkanów, tak. Wracamy Wiślaną trasą rowerową ze Oświęcimia. Oj, dawno tu nie jechał, dawno. Chyba na początku roku. Ale to... No nie tego raczej. Tam jakieś rajdy w marcu już były, ale bardzo mało. Potem w kwietniu przyszło stop i dopiero 3 maja powrót na rower był. Koronawirus, mnóstwo dojazdów pokrzyżową. Niestety. Już tego nie odrobimy. No to już wrzeszcze, stawy. Jako tablica rowerowa tu jest wielka. Normalnie tak powinno być. Mor 700 metrów na prawo. Czyli miejsce obsługi rowerzystów. Szlaki wrzeszcze na rowerze. BNR i Wiślano trasa rowerowo i Velometropolis. WTR-ka i Velometropolis, tak. A to są stawy z brzeszcza. Obszar Natura 2000. Drona pisała. Co tam jest? Drona pisała. Drona? Brzeszczach na Zieleńcach. No to w Nazieleńcach jest słupek też przecież austriacki nad Wisłą, na granicy prusko-austriackiej oczywiście. Co do samej granicy, to myślę, że już za 2 tygodnie tematyka ruszy, czyli przed początkiem listopada. 1 listopada. No chyba aż takie głupoty nie strzelą w tym roku. Zamknięcie cmentarzy, no to no, totalna głupota była rok temu. Chyba też była rajda wtedy, 1 listopada.
No i dlatego była rajdza 1 listopada. No. No ja też był. Na rowerze. Ja też był, bo nie wszystkie były zamknięte. U nas były otwarte. Pan jest to tu w folii strasznie wystawy. Podobało mu się tu. Zresztą no, w lecie czy na wiosnę to tu naprawdę będzie fajnie. To są niby stawy zrobione przez człowieka, ale zostały zaadoptowane przez naturę. Tak samo jak i zalew goczałkowiczki. Jak to się po śląsku godo, natura se go wzie na zaspę. No, też taka aleja dębowo jest. Z pewnością staro. Na pewno staro. Te dęby to raczej staro. No, może nie będą pamiętać Franzka Józefa. Bo raczej może takie stare nie są, ale czasy Austrii na pewno. Chociaż niektóre z tych będą pamiętać Franzka Józefa. Tu nie jest taki burdel, jaki jest w Zabrzegu i w Czechowicach-Dziedzicach z wyślaną trasą rowerową, bo tam jest niestety burdel przez te remonty kolejowe. W ogóle w naszej gminie jest bajzel, jeśli chodzi o trasy rowerowe, ale na szczęście ma powstać jakiś dokument. Oj, 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 oj. No tutaj ten, jak to by trzeba było jakoś postawić może. Jechał. No. Kapliczka z 1927 roku. Kapliczka. Fajno, ładno. He. No chyba nieładno ta kapliczka, bo najprawdopodobniej padła ofiarą jakiejś dewastacji. Bo krzyż jest jakiś oszpecony, ubity. Albo jako gałąź spadła, albo co? Coś tu się stało niedobrego z tym. No krzyż jest ewidentnie ubity. Słupek? Co za słupek? Nie wiem, HS pisze chyba. HS. HS? Ale to jest kamienny słupek. No. HS? To będzie stary słupek. To jest zaskoczenie dla mnie. HS. Tam nie ma nic. Tu nie ma nic z drugiej strony. Tutaj jest mor gminy Brzeszcze. I powiem szczerze, że niektórym to by solidnie tak przyszło. Co nikierym by to tak solidnie przyszło w mordę strzelić i nic więcej. Zdewastowane, jakieś naklejki głupie naklejone. No już wjeżdżamy do Dankowic z Jawiszowic, granica województw małopolskiego i śląskiego, a w Małopolsce dalej zostajemy. Już ktoś znak troszkę obrócił, ale jest ok, widoczny.
WTR-ki. No, w ciemnościach go nie widzicie. Tutaj się szkopka jakoś robi. Witamy w województwie śląskim w Gankowicach. I kończy się trasa Velometropolis. No, na śląskim jeszcze nie zrobili. Gankowice. No, znów parę ludzi z Gankowic. Jeden chodził ze mną do szkoły, a teraz pracują też ze mną ludzie z Gankowic. Tak, no to wjeżdżamy do Czechowic Dziedzic na Śląsk. I tu powinna być granica województw, a nie tam na Gankowice, Jabiszowice. Kiedyś była granica województw. Nawet i państwowo była, tak. Polsko-austriacko. Czyli z Polski do Austrii jademy. O, to zaś znak będzie wywalony. WTR-y będą wywalone. Co za gnoje. Chodnik pozwalony, WTR-u nie ma. Pasożyty jedne francowe. 85 km. No. Jak na takiej temperatury to jest niezły wyczyn. No, się nie dziwię, że ja nie zmęczona. Ale też nie było jakichś górek specjalnych. Ja już setkę to już mam biedę zrobić. No ale cóż, dzień udany. Pogoda dobrą bli, ale... Fajran. Kończymy te rajdowanie na dziś. Do zaś.